Modlitwa od Królowej Niebios na każdy dzień miesiąca maja. Niepokalana Królowo, moja Boża Matko, przychodzę na Twe matczyne kolana jako Twoje kochane, małe dziecko, aby wtulić się w Twoje ramiona i prosić Cię moim najbardziej wymownym spojrzeniem w tym miejscu poświęconym Tobie o największą łaskę spośród wszystkich, abyś mnie wprowadziła w życie Królestwa Woli Bożej. Święta Matko, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, wprowadź mnie jako swoje dziecko do życia w nim, aby już więcej nie pozostawało ono puste, ale aby zapełniło się Twoimi dziećmi. Powierzam się Tobie, moja wszechwładna Królowo, ażebyś mogła kierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej i mocno trzymana przez Ciebie za rękę, będziesz prowadziła całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w woli Bożej. Będziesz matką dla mnie i z tego powodu ja oddam Ci moją wolę, a Ty wymienisz ją dla mnie na wolę Bożą. W ten sposób będę pewna, że nigdy nie opuszczę jej królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, co znaczy wola Boga. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mały kwiatek miesiąca. Rano, w południe i wieczorem, to znaczy trzy razy w ciągu dnia, przyjdź na kolana Bożej Matki i prosząc, aby Cię objęła ramionami, powiedz do niej: Moja Matko, kocham Cię, kochaj mnie również i daj łyk woli Boga dla mojej duszy. Daj mi również swoje błogosławieństwo, abym spełniała wszystkie moje powinności pod Twoim matczynym nadzorem. Dzień czwarty. Czwarty krok woli Bożej w Królowej Nieba. Próba. Dusza do Dziewicy. Jestem ponownie na matczynych kolanach mojej Bożej Matki. Moje serce mocno bije. Umieram z pragnienia, aby słuchać Twoich wspaniałych lekcji. Dlatego też podaj mi rękę i weź mnie w ramiona. W Twoich ramionach czuję się, jak gdybym była w raju, tak jestem szczęśliwa. Och, jak ja tęsknię, żeby usłyszeć Twój głos. Moje serce zaczyna żyć nowym życiem, dlatego proszę Cię, mów. A ja obiecuję, że wprowadzę w życie Twoje święte nauki. Lekcja Królowej Nieba. Moje dziecko, gdybyś wiedziała, jak wielką sprawia mi to przyjemność,
gdy trzymam Cię mocno w ramionach, przytuloną do mojego matczynego serca i słuchającą tajemnic Bożego Fiat. I jeżeli tak bardzo zależy Ci na tym, aby mnie słuchać, to są to moje tęsknoty, które odbijają się echem w Twoim sercu. To jest to Twoja matka, która chce mieć córkę, aby móc powierzyć jej swoje tajemnice i opowiedzieć o tym, co wola Boża w niej uczyniła. Dziecko mojego serca, posłuchaj mnie uważnie. To jest moje serce matki, które chce przelać siebie w dziecko. Chcę wyjawić Ci moje tajemnice, których dotąd nie wyjawiłam nikomu, ponieważ nie wybiła jeszcze godzina Boga. Bóg chce obdarować stworzenie niespodziewanymi łaskami, których w ciągu całej historii świata nikomu jeszcze nie udzielił. Chce On, aby poznane zostały wspaniałości Bożego Fiat oraz to wszystko, co może zdziałać w stworzeniu, jeśli pozwoli Mu ono nad sobą dominować. Dlatego też ja, której udzielono wielkiego zaszczytu kształtowania swojego życia całkowicie w woli Bożej, zostałam ustanowiona przez Boga jako model, na którym każdy może się wzorować. Wiesz już, moje dziecko, że zaledwie poczęta sprawiłam Bogu radość. Niebo i ziemia powitały mnie i uznały jako swoją królową. Byłam tak utożsamiana ze swoim Stwórcą, że czułam się właścicielem Bożych posiadłości. Nie wiedziałam, co znaczy oddzielenie się od mojego Stwórcy, ponieważ ta sama wola Boża, która rządziła we mnie, rządziła również i w nich, boskich osobach, i czyniła nas nierozłącznymi. I podczas gdy to wszystko było uśmiechem i radością pomiędzy nimi a mną, spostrzegłam, że nie będą oni mogli mi zaufać, jeśli nie przejdę próby. Moje dziecko, próba jest sztandarem, który świadczy o zwycięstwie. Próba czyni duszę dojrzałą i usposabia ją do wywalczenia wielkich zdobyczy. Widziałam potrzebę tej próby również i z tego względu, że w zamian za tak wiele mórz łask, jakie od mojego Stwórcy otrzymałam, chciałam Mu złożyć akt mojej wierności, akt, który kosztował mnie ofiarę całego mojego życia. Jakże wspaniale jest móc powiedzieć: kochałeś mnie, a ja kochałem Ciebie. Ale bez przejścia próby człowiek tego nigdy powiedzieć nie może. Wiedz, moje dziecko, że Boży Fiat zapoznał mnie całkowicie z historią stworzenia człowieka, który był niewinny i święty. Dla niego również wszystko było szczęściem. Sprawował on władzę nad całym stworzeniem, a wszystkie żywioły podporządkowane mu były na każde skinienie. Wola Boża, która rządziła w Adamie, uczyniła go nierozłącznym ze swoim Stwórcą. I w akcie wierności za tak wiele dóbr, jakie otrzymał, Bóg polecił mu nie dotykać tylko jednego owocu spośród tak wielu, jakie były dostępne w ziemskim raju. Była to próba, którą Bóg chciał potwierdzić jego niewinność, świętość i szczęście, aby móc udzielić mu prawa panowania nad wszystkim, co stworzone. Ale Adam nie był wiernym w próbie, a nie będąc wiernym, nie mógł posiadać zaufania Boga, dlatego też stracił panowanie, niewinność, szczęście. I można powiedzieć, że odwrócił dzieło stworzenia do góry nogami. Wiedz teraz, córko mojego serca, że gdy dowiedziałam się, jakie śmiertelne zło ludzka wola uczyniła w Adamie i w całym jego potomstwie, ja, Twoja Boża Matka, będąc jeszcze zaledwie poczęta,
Płakałam gorzko gorącymi łzami nad losem upadłego człowieka. Gdy boskość zobaczyła mnie płaczącą, poprosiła mnie o próbę, o oddanie jej mojej ludzkiej woli. Boży Fiat powiedział do mnie: nie proszę cię o owoc tak jak Adama, nie, nie. Proszę cię o twoją wolę. Zachowasz ją tak, jak gdybyś jej nie miała, pod zwierzchnictwem mojej Bożej woli, która będzie twoim życiem. Będzie się ona wówczas czuła bezpieczną, czyniąc z tobą to, co zechce. Tym samym najwyższy Fiat uczynił swój czwarty krok w mojej duszy, żądając ode mnie mojej woli jako próby, oczekując ode mnie mojego Fiat i mojej zgody na taką próbę. Jutro, moje dziecko, będę cię oczekiwała, abyś ponownie przyszła na moje kolana i posłuchała, jaki był wynik próby. A skoro pragnę, abyś naśladowała mnie jako twoja matka, proszę, nigdy niczego nie odmawiaj swojemu Bogu, nawet jeśli będzie to ofiara trwająca całe życie. Nigdy nie uchylaj się od próby, jakiej Bóg zażąda od ciebie, twojego aktu poddaństwa. Jest to powierzenie ci Bożych planów i odzwierciedlenie Jego cnót, które jak liczne szczotki kształtują formę duszy według mistrzowskiego wzorca najwyższej istoty. Można powiedzieć, że próba oddaje materiał w boskie ręce, aby dokończyć jego dzieła w stworzeniu, a Bóg nie wie, co uczynić z kimś, kto nie był wiernym w czasie próby. I nie tylko to. Taki człowiek wprowadza zamieszanie w najpiękniejsze dzieło swojego Stwórcy. Dlatego też, moje dziecko, drogie dziecko, bądź uważna. Jeśli będziesz wierną w czasie próby, uczynisz swoją matkę szczęśliwą. Nie dawaj mi przyczyny do obaw. Daj mi swoje słowo, a ja będę tobą kierować. Będę cię wspomagała we wszystkim jako moje dziecko. Dusza, święta matko, znam swoje słabości, ale twoja macierzyńska dobroć napawa mnie taką śmiałością, że we wszystkim ci ufam. Z tobą czuję się bezpieczna, toteż składam w twoje ręce całkowitą próbę, jaką Bóg przygotowuje dla mnie, a ty dasz mi wszystkie potrzebne łaski, które uchronią mnie od roztrzaskania boskich planów na kawałki. Mały kwiatek, dzisiaj dla uczczenia mnie przyjdziesz 3 razy na moje matczyne kolana i przyniesiesz mi wszystkie swoje bóle duszy i ciała. Przyniesiesz je swojej matce, a ja je pobłogosławię i tchnę w nie niezbędną siłę, światło i łaskę. Matko Boża, weź mnie w swoje ramiona i wypisz w moim sercu Fiat, Fiat, Fiat. Maryjo,
miłująca wolę Ojca. Maryjo, rozkochana w woli Syna. Maryjo, posłuszna woli Ducha Świętego. Naucz mnie, naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Proszę, prowadź mnie, prowadź mnie zgodnie z wolą Bożą. Mamo, naucz mnie, naucz mnie, jak poddać się woli Bożej. Prowadź mnie, prowadź mnie tak, jak wola Boża chce. Amen.